Dzień dobry, mam na imię Jakub i witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Dzisiejszy film kręcę w Rostoczańskim Parku Narodowym, w którym się w tej chwili znajduję. Znajdujemy się w zwierzęcu. Znaczy ja znajduję się w zwierzęcu razem z grupą alienowanych rodziców. Dzisiaj jest 25 kwietnia. Jest to Międzynarodowy Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. W związku z tym w Polsce, w niektórych miastach w Polsce odbywają się takie akcje, które mają na celu uświadomienie wszystkim, czym jest alienacja rodzicielska. Jakie jest to zło, jaka to jest ogromna przemoc na dziecku, ale także na rodzicu alienowanym. Takie akcje odbywają się w tej chwili w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej. Takie akcje odbywają się w tej chwili w Poznaniu. I także jedna z akcji, jedna z takich inicjatyw jest tutaj na Roztoczu. Spotkaliśmy się wczoraj w Szczebrzeszynie dzięki uprzejmości profesora Wawrzyńca Konarskiego oraz jego znajomych. W związku z tym oprócz spotkania, oprócz rozmów, mieliśmy okazję poznać piękno tej okolicy. Piękno Roztocza. Oglądaliśmy przepiękne wąwozy, które są naokoło Szczebrzeszyna. Tak się widzi od tego drzewa, prawda? Wiele wąwozów nie tutaj, ale... O, to jest fajne zdjęcie. O, tak, takie portrety sobie możemy robić. O, wydobywcy. Pamiętaj, wydobywca. Jestem konsument. Mieliśmy okazję obejrzeć wiele atrakcji zwierzęca. Mieliśmy okazję obejrzeć wiele atrakcji Szczebrzeszyna, między innymi tego chrząszcza, który tak brzmi w trzcinie, jak to mówił Jan Brzechwa. No i w tej chwili jesteśmy w Rostoczańskim Parku Narodowym, z którego kręcę ten film. Skąd się bierze w ogóle 25 kwietnia, ten Międzynarodowy Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej? Otóż kilka dni temu miałem okazję prowadzić transmisję na żywo spod Sejmu, gdzie spotykali się senatorowie wraz z przedstawicielami alienowanych rodziców i dyskutowali na temat druku 63. To jest generalnie druk traktujący o opiece naprzemiennej, o warunkach, w jakich ta opieka mogłaby być orzekana. No i też rozmawiano o samej alienacji i o możliwych sposobach karania alienatorów, tak jak się karze często rodziców, którzy nie płacą alimentów. I pozwoliłem sobie zrobić taką sondę. Stojąc przed Sejmem, pozwoliłem sobie zrobić taką sondę, której skrót tutaj chcę puścić w tym odcinku. Mianowicie pytałem się przechodzących osób, jak rozumieją termin, co to jest alienacja rodzicielska oraz czy w ogóle zdają sobie sprawę z tego, co to jest alienacja rodzicielska. Wyniki sądy były takie... W zasadzie wyniki sądy były takie, których się spodziewałem, tak? Z ojcem. Ja zrobię tylko mały test. Przepraszam bardzo, czy ja mógłbym się panie coś spytać? Jedno pytanie. Czy wiecie panie, co to jest alienacja rodzicielska? No to jest tak jakby odrzucenie, wyalienować się, czy wycofać, tak? Aha, a odrzucenie kogo przez kogo? Alienacja jeszcze raz rodzicielska? Rodzicielska. O tak jak tutaj jestem taki... Kogo przez kogo, no to raczej bym powiedziała, że
może rodzice się wyalienowali. Poprzez pracę, nie wiem, karierę. Aha, aha. A pani jak myśli? Uważam, że dzieci muszą mieć rodziców i rodzice muszą mieć czas dla dzieci. Aha. Tego na pewno najbardziej potrzeba. Dokładnie, zgadzam się. A jakby pani rozumiała termin alienacja rodzicielska? Jeżeli pani nie wie, to... Znaczy ja to mówię, że to takie, że jakby rodzic w ogóle, no w moim takim rozumieniu alienacja, czyli wycofanie się, czyli jakby dziecko nie jest ważne, pozbycie się go, nie wiem. Się problemów związanych z wychowaniem z dziećmi. Czyli kolokwialnie rzecz biorąc, rodzic olewa dziecko. Dokładnie. Tak, tak, tak. Wszyscy mają problem, nauczyciele, nianie i inne. Rodzice mają dziecko za jest... mało czasu tak. Poświęcają. A dziecko zostawione samo sobie. Tak. Dziękuję panią bardzo. Pani, spytam się ją. Dzień dobry. Przepraszam, mogę się coś spytać? Chciałem się spytać panią, czy jak pani odbiera termin alienacja rodzicielska? Ciężko jak pani to rozumie? Ciężko mi to odpowiedzieć na to pytanie, przepraszam. Dziękuję. Dzisiaj panel, przybył go jeden z alienowanych ojców ze Śląska, przyjechał tutaj. Gdzie pani, może się spyta, może mi się uda. Przepraszam bardzo, ja mógłbym się panią jedną rzecz spytać. Chciałem się z panią spytać, jak pani rozumie termin alienacja rodzicielska? Nie, że to jest alienacja. Aha. Ja bym tak powiedział. Nie, właśnie szczerze powiem wprost. Taki test w zasadzie robię i zadaję wszystkim. Wie pan, bo oni czasem posługują się takim językiem, którym ludzie, aha, jako ludzie, nie bardzo rozumieją. Aha. Trzeba mówić takim językiem, żeby każdy zrozumiał. Nie wiem, czy trzeba chodzić do szkoły, żeby znać taki język, który się mówi do pana, do mnie, aha, do sąsiadów naszych. Mhm. Muszę zauważyć, są tacy ludzie jak pan Marczak, którzy jak mówią, to każdy rozumie. Mimo tego, że jest profesorem prawa na Uniwersytecie Warszawy. Aha. Okej. Okay. Dziękuję pani. Się zrozumiałym językiem. Dziękuję pani bardzo. Przepraszam, czy ja mógłbym się panią jedną rzecz spytać? Tak. Chciałem się tylko spytać, jak pani rozumie termin alienacja rodzicielska? No alienacja wyobcowanie, tak? To znaczy, aha, nie wiem jak w tym przypadku, czy to chodzi o to, że rodzice nie mają kontaktu z dziećmi. Aha. Ja musiałabym się zastanowić, okay, o jaką alienację chodzi, rodzicielska, prawda? Czy do rodzicielstwa, czy rodziców, czy dzieci się czują wyalienowane? Wtedy, kiedy rodzice się nie zajmują. Okej, okay. Dziękuję bardzo. Generalnie świadomość w społeczeństwie jest bardzo mała, zahaczająca o żadną. Bardzo często ten termin alienacja rodzicielska był przez osoby mylnie interpretowany. Najczęściej był interpretowany w ten sposób, że alienacja rodzicielska jest wtedy, kiedy dziecko się czuje wyalienowane, bo rodzice się nim nie interesują, czyli jak gdyby w ogóle w drugą stronę. Że rodzice dużo pracują, nie mają czasu dla dzieci, nie mają czasu się z nimi bawić, nie mają czasu poświęcać im i nie mają czasu na poświęcanie im jakiegoś większego zainteresowania. Trochę sapię, ale idziemy teraz na taki dłuższy spacer. Generalnie jest tutaj przepięknie, to są przepiękne okolice. Tak trochę od tematu odbiegnę, w związku z tym, jeżeli kiedykolwiek byście chcieli swoje dzieci, swoje pociechy oderwać od komputera, od tych wszystkich gier, szczególnie w dobie pandemii, to bardzo, bardzo polecam Roztocze, bardzo polecam Szczebrzeszyn, bardzo polecam Zwierzyniec, który jest przepięknym miastem. No ale nie chcę się bawić tutaj w taniego halika robić jakiś, przepraszam, nie wziąłem gimbala, dlatego ten obraz się tak trzęsie. W każdym razie, jeżeli byście chcieli spędzić fajnie czas ze swoimi dziećmi na łonie przepięknej przyrody, wśród śpiewu ptaków, odpocząć, no może słychać.
odpocząć. Są fantastyczne trasy rowerowe. Tutaj. W związku z tym, jeżeli byście chcieli kiedyś spędzić czas ze swoimi dziećmi, ze swoimi partnerami, ze swoimi żonami, ze swoimi mężami, to bardzo to miejsce polecam. Wracając do ankiety, wyniki były takie, że bardzo mało osób wie, co to jest alienacja rodzicielska. Większość osób, tak jak wspomniałem, traktuje to jako nieinteresowanie się rodziców dziećmi z powodu nawału swoich obowiązków, najczęściej w pracy. No i to jest właśnie ten błąd. Część osób w ogóle nie odpowiadała, część osób mogła się czuć trochę zawstydzona, że może nie wie. Praktycznie tylko jedna osoba odpowiedziała prawidłowo i znajomość jej była, jej wiedza była wzięta z filmu na Facebooku. Chciałbym się coś pani spytać? To krótko. Chciałem się spytać, jak pani rozumie termin alienacja rodzicielska? A wcięcie tego rodzica przez drugiego? Według mnie. A odcięcie rodzica jednego od drugiego przez kogo? Od dziecka, tak? Czyli od dziecka. Nie wiem. Są rodzice po rozwodzie albo po rozstaniu i na przykład mama mówi nie masz kontaktu z tatą albo odwrotnie. Okej, a zna pani takie przypadki? Osobiście, na szczęście nie. Aha, a skąd pani usłyszała o tym, bo definicja jest słuszna? W sieci jest na Facebooku taki bardzo mądry film na ten temat trochę. Aha. On nawet gdzieś był udostępniony, który na ten temat. A jaki to film? Ojej, nie powiem teraz, ale jest opowieść ojca, który obserwuje z boku życie dorastającego dziecka. Aha. Odcięty, gdzie właśnie matka nie pozwalała na ten kontakt. Aha. A w dorosłym życiu córka się odcięła, bo myślała, że to jest jej życie. Aha. Co pani w ogóle sądzi o alienacji rodzicielskiej? To jest okropne. A co by pani sądziła, jak na przykład by dziecko spędzało po rozwodzie porówno czas z tatą i z mamą? Nie wiem, czy porówno. To zależy od sytuacji, ale na pewno nie można wyczynać i trzeba zapewnić przede wszystkim opiekę psychologa. Bo to jest bardzo trudna sytuacja, jeżeli chodzi o dorastanie, rozwój, jakakolwiek stratę rodziców. I bez tej opieki ciężko. Super. Przepraszam. Ja dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Tak. Ja dziękuję. W związku z tym 25 kwietnia, wtedy to chyba Światowa Organizacja Zdrowia wpisała alienację rodzicielską na swoją listę jako przemoc psychiczną. W związku z tym ten dzień, 25 kwietnia, stał się takim międzynarodowym dniem świadomości alienacji rodzicielskiej. Idzie jeszcze jedna grupa osób, więc może wykorzystam i się spytam. Przepraszam państwa, czy ja mógłbym się państwa spytać jedną rzecz? Taką małą sondę robię. Mogę? Zależy na jaki temat. Chciałem się spytać, chciałem się państwa spytać, tutaj są sympatyczne osoby, które spotkałem w Roztoczańskim Parku Narodowym. Chciałem się państwa spytać, z czym państwu kojarzy się termin alienacja rodzicielska? Akurat widzę małżeństwo z dzieckiem, tutaj taki bobas mały jest u tatusia. O, jaki piękny. Ale to pan w ramach czego ten wywiad robi? Dzisiaj jest 25 kwietnia, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Świadomości alienacji rodzicielskiej. W związku z tym taką małą sondę robię na temat świadomości alienacji rodzicielskiej. Stąd pytanie moje. Jeżeli państwo nie wiecie, jest okej. Okay. Alienacja, czyli wyobcowanie, tak? Alienacja. Dokładnie. No, połączenie alienacja i rodzicielska to... Aha. Czyli... Zaprzeczenie. Alienacja rodzicielska. Trudno mi zestawić te dwa pojęcia. A państwo może, bo widzę młode małżeństwo, szczęśliwe, uśmiechnięte. Ja nie wiem. Czyli przez rodzicielstwo zostajemy wyalienowani od kogo? Od społeczeństwa? Nie, właśnie się pytam, pytam się różnych osób, jak to rozumie. W związku z tym taką małą sondę robię. Aha. Okej. Nic mi się nie kojarzy też. Okej. Okay. Nie przeszkadzam. Życzę więcej słońca. Wspaniały bobas. Życzę dużo miłości i uśmiechu. A jak ma na imię? Antoś. Antoś. No dobra, Antoś śpi u tatusia. Dziękuję.
Jak widać, Państwo nie za bardzo zorientowani byli, co to jest alienacja rodzicielska. Widzę, że mieli fajny, szczęśliwy, rodzinny spacer, więc przyznam, że nie chciałem wciągać ich w ten temat, który jest dosyć trudny, tym bardziej, że widziałem młode, szczęśliwe małżeństwo z fantastycznym Antosiem. Jedyne, na co liczę, to to, że może skłoni ich to do wygooglowania, co to jest alienacja rodzicielska. I może, gdzieś to może zaprocentować w przyszłości. Niemniej jednak potwierdza to jeszcze raz, że świadomość w społeczeństwie jest bardzo mała, praktycznie żadna. W związku z tym jeszcze raz zachęcam bardzo do szerzenia informacji, co to jest alienacja rodzicielska. Dziękuję. W związku z tym bardzo ważne jest to, żeby po prostu ludziom uświadamiać, bo najczęściej osoby zaczynają się interesować, co to jest alienacja rodzicielska, albo zaczynają sobie uświadamiać, co to jest alienacja rodzicielska po rozpadzie związków, tak? Biorąc pod uwagę, że ilość rozwodów w Polsce systematycznie, znaczy nie tylko w Polsce i na całym świecie, systematycznie wzrasta. W związku z tym będzie coraz więcej osób alienowanych. Ta świadomość jest oczywiście o wiele wyższa niż kiedyś, niż na początku XX wieku, niż w latach 80. No i też ważne jest to, żeby ludzi uświadamiać, ponieważ są osoby, są grupy, które uważają, że alienacji rodzicielskiej nie ma. Obecność tych wszystkich osób w Polsce, w tych miastach, w Łodzi, w Poznaniu, tutaj, jednak świadczy o tym, że alienacja rodzicielska istnieje. No bo ci rodzice alienowani się skądś biorą. Ja miałem tutaj okazję poznać wiele fantastycznych osób, wiele nowych osób. Miałem okazję usłyszeć też wiele historii, które w zasadzie się powtarzają, ale są całkiem nowe, które pokazują bardzo kreatywną twórczość rodziców alienujących, które pokazują praktycznie bezradność sądów, które pokazują w zasadzie nieliczenie się z sądami przez rodziców alienujących, które pokazują te opowieści, które słyszałem, pokazywały ogromną krzywdę dzieci. Te opowieści pokazywały też praktycznie nieznajomość tematu przez sądy. Pokazywały sędziów, którzy praktycznie nie czuli tematu alienacji, którzy nie wiedzieli, co to jest, którzy bardzo często prowadzili sprawy pod wyrok, że jak gdyby już mieli w głowie ustalone, jaki ma być wyrok, jaki wyrok ma zapaść, i dopuszczali te dowody do spraw, które potwierdzały ten wyrok, a odrzucali wszelkie dowody i świadków, które ten wyrok, jaki miał zapaść, albo już zapadł w głowie sędziego, tylko nie wiem, dla zachowania pozorów prowadził tę sprawę. Więc ci wszyscy świadkowie i te dowody, które nie pasowały do koncepcji sędziów, po prostu były odrzucane. Więc dlatego uważam, że ten dzień jest bardzo ważny. I ten dzień nie powinien być tylko raz w roku, tak? Że ten dzień powinien trwać 365 dni w roku. Żebyśmy uświadamiali, żeby ludzie wiedzieli, co to jest alienacja rodzicielska. W zasadzie idę teraz w parku i widzę taką parę. Może mi się uda zrobić jedną rzecz, co będzie też takim przyczynkiem do testu. Przepraszam, czy ja mógłbym się Państwa coś spytać? Robię taką małą sondę. Mogę pokazać Państwa twarzy, czy tak? Można. Mogę, okej. Chciałem się Państwa spytać, spotkałem takich Państwa przypadkowo tutaj w Parku Narodowym. Chciałem się Państwa spytać, jak rozumiecie Państwo termin alienacja rodzicielska? Ja nie próbuję tego zrozumieć, po prostu czytam i... Aha. I to wszystko. A spotkali się Państwo z tym? Ja po prostu nie wnikam w szczegóły. Dla mnie to jest nieistotne, nieważne do tego, żeby przyjść i podziwiać przyrodę. Aha. Tak odbieram rzeczywistość. Okej, okay. A Pani? Również. Dobra, miłego dziękuję dnia. Bardzo, dziękuję. Okej. Okay. Pan w bardzo dyplomatyczny sposób
odpowiedział, że woli przyrodę. Przyjmuję to, że jest to odpowiedź, że nie spotkał się z tym tematem. W związku z tym uważam, że ten Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej, on powinien trwać cały rok. Że ludzie się powinno uświadamiać i że po prostu dla dobra dzieci, tak? Dla dobra przyszłych pokoleń, po to, żeby nie wychowywać takich osób, które powielać będą te złe schematy, tak? Bo dzieci powielać będą schematy, żeby tych powielań schematów nie było. W związku z tym jeszcze raz pozdrawiam z Roztoczańskiego Parku Narodowego. Jest tutaj przecudownie, jest piękna pogoda, aczkolwiek trochę chłodno, ale jest piękna pogoda. Idziemy na górę, tam gdzieś pewnie w oddali będzie widać schody, które prowadzą. Nie wiem, czy widać, ok. Generalnie zapraszam wszystkich, zapraszam Was z dziećmi, miłośników jazdy na rowerze. Zapraszam, przepiękne okolice, spokój i wyciszenie. Pozdrawiam Was kochani jeszcze raz i do następnego odcinka. Na razie. Na razie.